encanado. Olha, minha mão que vem tudo aí. Nie no, tam no, będzie no, łatwiej. Musimy się obrócić, może to tak. 2 metry do przodu i włączek. Teraz ty wiosłem, ja do tyłu. Czyli tak. Ale dziewczyny robią bączka za bączkiem i teraz skórze musimy się obrócić. Ale jak przyspieszyły. Pytanie, czy chciały tego. Ale fajnie, mówię wam, szkoda, że nie pójdzie z nami. No, tak, tak. Trzeba było teraz podpiąć. Jeszcze teraz przygotujcie się, co powiecie Boberkowi, jak go spotkacie. Postaramy się naumieć. Panorama non stop. Ale obróćmy się, obróćmy. Co, już cumujemy? Nie. Zaczyna mi się podobać. Za chwilę ci się spodoba, tam jest nurt za chwileczkę. Znaczy dla Marcina i dla mnie na pewno. Tam nie ma za dużego nurtu, bo jest strasznie zarośnięte. Dlatego tak sobie bezpiecznie płyniemy. Chyba, że fale nam puszczą, ale będzie fajnie. Ty, co ty lecisz tam dzisiaj na obiad? Nie wiem, kiedyś widziałem płynącą lodówkę. To w sumie podobny widok. Gdzie tu? Tam. Wrzucił lodówkę ze styropianem, to płynęła sobie. No nam na bebęcy... Cieszę się, że tak dużo wody macie. No dziewczyny, rozpęd. Wiadomo, kto mnie tu się cieszy. Ale robię bączka, bo to jest brzydko. A gruntujcie troszeczkę. Oj tam, oj tam. Zostawiam wiosło ty. Uwaga! Szkoda firmówka. O, poszły drift pontonem, no. No na szerokie wody wypłynęłyście. No. Ale tu cisza, spokój, fajne to. No. Ja nie mogę tam drinków przynieść? Jasne. Ja to wam śniadanie przyniosę. Ciekawe ile będzie wejść na ten filmik na YouTubie. To było lepiej! Zalajkujemy. Może Przemek się do tego włączy ze swoją elektroniką całą. No jest delikatny nurt. No normalnie mkną. No jak masz taką potłuczoną szybkę, to chcesz zdjęcia. Dostałem od małżonki. W ogóle nie wiem, nie dostałem tego. Kochanie, nie chcę cię straszyć, ale ty troszeczkę przeważasz. Kotku, posuń się dupką do tyłu. Już bardziej nie mogę. Aha, czyli bardziej do dziobu, wiesz, jakbyś się posunęła. No, czyli do tyłu swojego. To nie jest dziób. Dobra, jest. Jak to wytłumaczyć?
Nie no serio, rano przynieść te kanapki? Dziewczyny! Rano do Włocławka przynieść te kanapki na śniadanie? Głośniej! Kanapki na śniadanie do Włocławka rano przynieść? Tak!